Generał był dosyć trudnym, zdaje się, dzieckiem. W każdym razie, tak przynajmniej w rodzinie było. Tak w rodzinie było mówione. Dosyć rogatym, także wyrzucili go ze szkoły w Krakowie. Z gimnazjum go wyrzucili. Bo to jakaś awantura z nauczycielem była. Także wyleciał i stąd kończył szkołę w Bielsku. W Bielsku kończył to gimnazjum, no a potem już poszedł do, najpierw jako jednoroczny, a potem do wyższej szkoły wojennej. A w 25 roku na skutek nieodpowiadających stosunków w armii podaje się do dymisji, przechodzi do rezerwy. To było bardzo delikatnie powiedziane, bo takie mam wrażenie, że wtedy sobie czyścił przed potem Piłsudski, przed 26 rokiem po prostu. I skończyło się to dosyć paskudnie. No dlatego, że Piłsudski napisał do generała taki list. Najpierw go bardzo docenił. To tutaj pisał on, człowiek wykształcony, umiejący dużo, obserwujący bystro. Z tego powodu nie błądzi w szczegółach i względnie dobrze ocenia sytuację. Skończyło się na tym, że taka była opinia Piłsudskiego wcześniejsza. Natomiast po tym odpowiedzi, po tych wszystkich listach, po tym napisał do niego prywatny list, którego nie będę przytaczać, bo po prostu to ze względu na szacunek dla Piłsudskiego również jako bądź co bądź wielkiego męża stanu. List był pisany językiem, no, Piłsudskiego, powiedzmy. Wtedy złożył rezygnację, poszedł. Tymczasem w 26 roku Piłsudski przejął władzę. No i został internowany w hotelu Bristol się nazywał ten hotel. Tam parę dni go trzymali. Nie został uwięziony. Piłsudski przysłał do niego adiutanta, że chce rozmawiać. Panie generale, pan marszałek chce z panem rozmawiać. No ale po tym liście generał się obrócił plecami i odezwał się ani słowa. Adiutant postał i poszedł. I tak się skończyło. A generał napisał, że rezygnuje w ogóle ze wszystkiego, z wojska, ze wszystkiego. Nie będzie służył w armii, która złamała przysięgę. Koniec, kropka. I tak zakończył swoją karierę wojskową.